czerwca około godziny 16, jeszcze dokładnie nie ustaliliśmy godziny, na małej hali OSIR odbędzie się koncert charytatywny i tam też będziemy zbierać dla Renaty. Dokładne informacje to na pewno będzie na którejś z mszy. Ogłoszenia będą w najbliższym czasie, więc również zapraszamy już na ten koncert charytatywny. A teraz mamy do zlicytowania karnet do klubu Fitness Forma. Karnet to poważnie do wejścia, ile Państwo razy chcą na siłownię, na fitness i na bieżnię. Także wstępna cena karnetu to 80 zł, zaczynamy od 80 zł. Czy jest ktoś, kto by chciał wylicytować ten karnet do fitness klubu Forma za 80 zł? W zdrowym ciele zdrowy duch, a tutaj duch, mam nadzieję, będzie jak największy i serce tym bardziej, bo tutaj nie dosyć, że przyjemny z pożytecznym, bo Państwo będą mogli ćwiczyć formę, a Renacie to bardzo pomoże, więc decydujemy. Co to 80 zł za karnet do... Fitness klubu Forma. Dokładnie. Niedaleko na Kazimierza Wielkiego jest klub. To 80 zł. Czekamy na pierwszą osobę, która zdecydowanie podniesie rękę i włączy się w licytację i... za 80 zł wspomoże tą sumą Renatę. Kto da 80 zł? Karnet na siłownię. Czy mamy chętnego? Jest ktoś chętny na karnet? 80 zł. Ja od razu powiem, że w klubie kosztuje ten karnet 99. Więc okazja. Za jedyne 80 zł możecie mieć wstęp na każdą tutaj atrakcję związaną z siłowną, czyli fitness, czyli sama siłownia, treningi cardio. To wszystko w tym oto karnecie zamknięte jest. 80 zł. Kto da z Państwa 80 zł za ten karnet? Może ktoś z młodych pociąga się rodziców za kieszenie. Tylko 80 zł. A możecie pomóc. Tak się zastanawiam, czy w ogóle na razie może do Was nie trafia sama fizyczność, więc może zostawimy ten karnet na później, bo jakoś tak niechętnie bierzecie się do pracy w kwestii karnetu. A mamy coś wyjątkowego, bo z tego co się orientuję, został nam ten super ekstra ręcznik, bo mamy kolejny ręcznik, który może być według Waszego uznania udekorowany. Możecie tam napisać co chcecie, wystarczy, że go wylicytujecie. Przypominam, że ten ręcznik zaczynaliśmy od 30 zł. A poszedł za stówkę. A? Takie to było rozdanie. Dokładnie. Ja szukałem tych pań, które były tak chętne. Ja tak widzę, już tą panią namierzam. No pani się nie chowa, już panią widzę. Mamy 30 zł. To na 30 zł za haft na ręczniku i jest 30 zł. Możecie napisać co tylko chcecie. Kto da 35 zł? 35 zł. Dostaniemy 35 zł za ręcznik. Jest 35 po raz pierwszy. Kto da 40? To może być ręcznik, który może posłużyć jako fajny prezent. Jeżeli macie wyobraźnię, możecie tam napisać jakiś wierszyk na ręczniku i każdy, kto będzie go oglądał, pomyśli sobie, jakie to sprytne jest taki wierszyczek. Jedyny taki ręcznik, tylko dla Was. 35 zł, po raz pierwszy. 40, mam 40? 40 mam od pani? 40 zł, kto da 45 zł? 40 zł po raz pierwszy. Jest 40 zł. 45 już 45, tak? 45. 45 zł po raz pierwszy. To na 50. 45 zł mamy póki co. To na 50. Ma pani ochotę na ten ręcznik na pewno? Jest 50! 50. Ręczniki u nas idą, kurczę, trzeba będzie zadzwonić, że chcemy jeszcze. Dokładnie. 50 zł po raz pierwszy za ręcznik, na którym można cokolwiek, co się chce napisać i wydrukować jeszcze jakiś sympatyczny rysunek. Na razie mamy 50. Ta pani 55 zł. 50. Jest 55 zł. 50. Przebijamy na 60? 50. Jest 60. To, da pani 65 zł? Bo to tutaj walka się... 65 zł. 70 będzie? Jest 70. 70 po raz pierwszy. 75 zł, świetny ręczniczek. 70 zł po raz pierwszy. Będzie 75. 75 zł po raz drugi. 70?
cały czas nie kręci, da się to zrobić. Mamy 70 mamy, tak? Cały czas 70. Cały czas pani ma. Ile? 75! Pani sama z siebie zlicytowała teraz. To jest dopiero. Spada 80. 75 złotych po raz pierwszy tutaj na tej strony. Zobaczymy, jaki będzie odzew z drugiej. Będzie 80? Będzie 80. Jest 80! Spada 85 złotych. 80 złotych po raz pierwszy. Ręcznik na plażę w sam raz. 80 złotych. 80 złotych po raz drugi. Kto da 85 zł? Będzie 85 zł po tej stronie? Będzie 85? Pani się zastanawia. Będzie czy nie będzie? Póki co mamy 80 po raz drugi. Będzie 85? Będzie 85? Czy ktoś da 85 zł? Zdrowienie. 80 po raz. 80 po raz trzeci. Sprzedany ręcznik. Zapraszamy serdecznie. Mamy ręcznik 80. 50 zł. 50 zł to za ten super ekstra rower na 50 zł. Po raz pierwszy mam na. A ma ochotę pojeździć. To ma ochotę dać wnukom, dzieciom na prezent. Wytrzyma 50 kilo. O, wytrzyma 50 kilo, jest nieźle. Kto da 50 zł za rower, który wytrzyma 50 kilo? Ma resory. Resory, przerzutki. Przy odrobinie wyobraźni może nawet latać. Może, może. Jak się dobrze kręci. Z Bożą pomocą to ja nie wiem, co bym mógł robić ten rower. Wszystko. 50 zł. Kto da za ten rower 50 zł? Jest ktoś, kto weźmie rower za 50 zł? Ręczniki idą po 8 dych, a rower stoi, nie wiesz? No, ludzie nie chcą jeździć, nie chcą chodzić na siłownię. Ale za to lubią się kąpać bardzo często i dlatego biorą ręczniki. 50 zł, 50 zł za ten rowerek. Kto da za ten rowerek 50 zł? Ja nie wiem, czy byście dostali ten rower za jakąś inną kwotę tutaj. Za takie pieniądze 50 zł. Kto da 50 zł? Ma ktoś ochotę na takie cacko? 50 zł. 50 zł. Jedyne 50 zł za rower. Za rower, który może ratować życie. To może być droga ku wyzdrowieniu, ku życiu. Właśnie tym rowerem. 50 zł. Jest? Jest 50. 50 zł po raz pierwszy. Kto da 55? Czy w ogóle ktoś da? 50 zł za rowerek. No tak łatwo chcecie oddać ten rower? Taki błyszczący. Czy jak słońce będzie mknął, to wiecie, co będzie się działo na dzielnicy? 55 zł. Tak, ktoś 55 zł za ten rower. To mamy 50 po raz drugi. Kto da 55? 55? Będzie 55? Jest, 55 po raz pierwszy. Za ten oto błyszczący rower, ten pan zielony, kolor nadziei, i on postanowił wylicować za 55 zł. Kto da 60? Będzie 60, da pani 60. Ma pani ochotę na ten rowerek, ja to widzę. Będzie 60? Będzie 60 zł, czy nie będzie? Będzie. Jest 60. 60 po raz pierwszy. Co pan na to? 65. 65. 70? 65 po raz pierwszy. Czy ktoś da 70 i przebije tego pana w zielonym? Jest fajna zabawa, można przebijać samych siebie. 65 zł. 65 zł po raz pierwszy. Da pani 70? Ma pani ochotę na ten rower. Każdy by miał, gdyby ważył 50 kilo. 65 zł. Po raz drugi. Czekamy na odzew. Będzie 70? 70 jest 70. Pan ma ochotę pewnie, nie? To nawet 80 pan da, nie? 75. 75. Będzie 80? Będzie, będzie. Pani się nie upiera. 75 po raz pierwszy. 75 po raz drugi, a rower ucieka. 75. Jak się dobrze zagada, to i proboszcz się podpisze. Wszyscy bracia, szprych zabraknie, tutaj naprawdę by zebrać wszystkie parafie. 75.
100 na 80. Czy będzie chętny na 8 tych, żeby... Czy ktoś da 80 zł? Za ten oto rower. No i cisza zapadła. Wydaje mi się, że nie ma sensu kupować kredensu, za to można kupić rower. Za 75 zł, bo wędruje ten rower do tego pana z dronem. Zapraszamy na odbiór. 75 wylicytował pan. A, czy pani do żony po pieniądze teraz? A? Niezły bajer, niezły gadżet. Nic nie klikamy, tylko po prostu zdjęcia sami przeskakują. To raz setkę za taką rameczkę. Od razu mówię, że taka ramka jest warta 200. Jest setka! Jest setka! Pani ma ramkę, żeby coś kupić u nas dzisiaj. Kto da 105 zł? Czy jest 105 zł. 105 zł za rękę. Ktoś da 110? 105 po raz pierwszy. 110. Gdzie? Tam mam 110. Jest 110. Ktoś da 115? Jest. Ktoś 115. Da 120? Ramka jest świetna. 120. Kto da 125? 125 po raz pierwszy. 130. 130. Będzie 135? To się wojna zaczyna. Będzie 135? Będzie. 135 po raz pierwszy. 140. Będzie 145. Inni mogą się włączyć w naszą zabawę. Będzie 145? Będzie 150, jasne. 150, elektroniczna ramka do zdjęć. 155. Czy da pan 155 zł? Trzeba zajrzeć do portfela teraz. Będzie. 155. 160. Pani to ma ochotę na tą ramkę. Dobrze, bardzo dobrze. To ile już mam? 160, tak? 160 po raz pierwszy, ta strona. 165? Jest. 170? 175? Ma pan ochotę na pewno. Świetna rameczka. Rodzinnie się składamy, tam wszyscy na ławce siedzą i wszyscy się składają. 170, tak? Czy 175? 180? 180, 185. 190? 195? 200? 200! 205? 210? 210 będzie! Brawa, naprawdę brawa, gorące brawa. Będzie 210, pan czy pani? Już się pogubiłem. 210. No moment, bo moment. 210 było tu, 215 pani daje? Tak, 220. Na razie mamy 220. Tak. 225, 230. Na pewno pan chce tą ramkę. 225 po pan raz dzwoni, żeby ktoś znowu pieniądze przywiózł. 225 po raz drugi. Czy będzie 230? 225 póki co. No jak pan się zastanowi. Chce pan tą ramkę za 230 na pewno. Póki co mamy 225. Czy mogę tak z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że po raz trzeci? Pewnie nie, pewnie poczekam do 230 z pana strony. Mogę? Będzie 230? 230! Po raz pierwszy. 235, ale szaleństwo. 235 po raz pierwszy tutaj od pani. Da pan 240? Jest! 245? Jest! 245 po raz pierwszy? Da pan 250? No zaczyna mi się dobudować. Da pan 250? 245 po raz drugi. Jedyna taka okazja i szczytny cel. 245. Pan da 250? Da pan. Pan się zastanawia. Pan da. Teraz słyszę, że ona mówi daj. Da pan 250, nie? Yeah. 250! 255! To pani 250. Jest twarda! 260? Możecie państwo kupić na spółkę. 255 po raz drugi. Będzie 260 od pana? Pan się zastanawia. 255 póki co mamy na liczniku. 260 będzie za rameczkę? Pan się tak nie poddaje, łatwo. 255 po raz? Na pewno? Da pan 260. 255 po raz, czy mogę powiedzieć trzeci? Możemy powiedzieć, zapraszamy. 255 zł za rankę. Zostawić do pierwszego dnia.